Teraz omówimy sobie lutowanie naszego mikrokontrolera. Wygląda on w ten sposób. Jak widać, nie ma on zalutowanych wszystkich pinów, które normalnie byłyby będą zalutowane przez nas tutaj. Ten mikrokontroler będzie musiał wchodzić w taki sposób do płytki stykowej. To znaczy, po tym jak zalutujemy te piny, one będą w taki sposób do niego podłączone. I w zestawie z mikrokontrolerem powinny być dwie listewki kołkowe, które być może trzeba dociąć sobie. Może być jako jedna, może być jako dwie. Jeżeli jest jako jedna, to trzeba ją dopasować i przeciąć odpowiednio. I ponieważ nasz mikrokontroler będzie musiał wejść do takiej płytki stykowej, to najprostszym sposobem jest po prostu użycie jej jako takiego trzymadełka, do którego ma wejść nasz mikrokontroler. Sobie włożę moje listewki kołkowe tutaj i teraz umieszczę sobie ten mikrokontroler w tej płytce. Dzięki temu w momencie, kiedy je zlutuję, będę miał gwarancję, że one będą prostopadle do tej płytki i że będą pasowały. Dobrze. W waszym zestawie powinna być lutownica. Jeżeli ktoś nie miał, jeżeli ktoś ma w domu, to może użyć swojej. Natomiast może wyglądać na przykład w taki sposób. To jest wersja z regulacją temperatury. Na razie nie należy jej podłączać do prądu, ponieważ musimy omówić bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa związane z lutownicą. Jest to jeden z bardziej niebezpiecznych przedmiotów w warsztacie początkującego elektronika. Na pewno warto mieć okulary ochronne przy lutowaniu, ponieważ cynamon potrafi czasem prysnąć. To są okulary, one nie są drogie, a warto je mieć, bo mogą się przydać. Może się stać jakiś wypadek. Wzrok jest bardzo ważnym narządem, więc nowe okulary można kupić, a nowych oczu nie można kupić. Warto je założyć. Tak. Ja będę używał tej swojej lutownicy, która ma grot podłączony, na tą kolbę ma podłączoną do stacji lutowniczej. Natomiast te same zasady stosują się w przypadku takich lutownic jak ta, którą pokazałem. To znaczy tak. Zawsze lutownica należy odkładać do stojaka lutowniczego. Dlaczego? Dlatego, że metalowa końcówka tej lutownicy, czyli grot, jest rozgrzana od 200 do 400 stopni Celsjusza, zależnie jak ustawiliśmy na niej temperaturę. Z tego powodu nie wolno odkładać rozgrzanej lutownicy na stół, bo może być z tego pożar. Nie wolno dotykać do tego metalowego końca lutownicy, nie wolno łapać lutownicy za grot, ponieważ można się oparzyć. Tak samo, jeżeli lutownica z jakiegoś powodu wypadnie ze stojaka i zacznie spadać ze stołu na podłogę, to nie wolno jej łapać pod żadnym pozorem. Dlatego, że nową lutownicę można zawsze kupić, a oparzenia rąk są dosyć bolesne. O temperaturze lutownicy zaraz będę mówił. Należy pamiętać, że grot lutownicy jest gorący nawet przez dłuższy czas po wyłączeniu. Więc zaraz po wyłączeniu należy ją trzymać w tym stojaku i poczekać pół godziny albo godzinę, aż ostygnie. Dopiero wtedy chować ją do jakiegoś pudełka. Nie wolno zostawiać lutownicy, która jest włączana bez opieki. Czyli jeżeli wychodzimy z pomieszczenia, w którym lutujemy, to trzeba odłączyć lutownicę od prądu.
Należy lutować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, to znaczy otworzyć okna, żeby był przewiew, ponieważ podczas lutowania mogą wydobywać się z topników i ze spoiwa lutowniczego, które ma topnik w środku, dlatego jest nazywany spoiwem lutowniczym. Wydobywają się opary, które nie są dobre dla zdrowia, więc nie należy ich wdychać, nie należy się nad tym nachylać. No i oczywiście, jeżeli lutujemy jakiś układ, który jest podłączony pod napięciem, no to należy go odłączyć od napięcia i poczekać kilka do kilkunastu minut, aż wszystkie potencjały w nim, na przykład w kondensatorach, szczególnie w zasilaczach takich układów, należy poczekać pewien czas, żeby te wszystkie kondensatory się rozładowały z napięcia. To jest bardzo ważne, dlatego że elektronika to jest fajne hobby, ale niektóre jego części potrafią być niebezpieczne, więc trzeba się po prostu dołożyć wszelkich starań, żeby to, co robimy, było bezpieczne i żeby nic się nam nie stało, ponieważ to ma być dobra zabawa, a nie problem. Ja sobie stojak odstawię na miejsce. Mam tutaj obok na swoim warsztacie specjalne miejsce na przybory lutownicze. Jeżeli chodzi o lutowanie drobnej elektroniki, czyli to, co będziemy robić, to lutownica powinna mieć około 30 W, czyli raczej powinna być to lutownica tego typu, a nie na przykład tego typu. Taka lutownica też jest przydatna w warsztacie elektronicznym, ale bardziej do lutowania jakichś większych rzeczy, ewentualnie do rozlutowywania. Natomiast do lutowania rzeczy typu piny na naszej płytce z mikrokontrolerem raczej się nie nadaje, głównie dlatego, że ma za dużą moc i nie ma żadnej regulacji temperatury ta lutownica. A mówiąc o temperaturze, najlepiej ustawić sobie ją w granicach 300-350 stopni, mając na uwadze, że ten pomiar temperatury nie musi być wcale taki dokładny, więc jeżeli będziemy odnosić wrażenie, że nasza cyna za wolno się topi, no to trzeba ją trochę podnieść. Jeżeli nasza cyna zbyt mocno dymi, przy lutowaniu trzeba ją trochę obniżyć, dlatego że nie może być ani za niska, ani za wysoka. Tak jak mówiłem, spoiwo lutownicze wyróżnia się tym, że ma w środku topnik. Tym się różni na przykład od cyny do lutowania, na przykład rur miedzianych, do których używa się palnika gazowego, a nie lutownicy, ewentualnie jakieś lutownicy większej mocy. Cyna jest albo sprzedawana w takich szpulkach, tutaj jest chudsza, tutaj jest grubsza. Najlepsza jest w granicach poniżej 0,5 mm średnicy. Ta grubsza szpulka ma 0,5 mm, ta cieńsza szpulka ma 0,25. Obie to jest spoiwo lutownicze, tak zwane 60-40, czyli 160% cyny i 40% ołowiu. Jest to spoiwo ołowiowe. Są też inne stopy spoiw specjalistyczne. Są stopy bezołowiowe, natomiast raczej się ich w prototypach i w hobbystyce nie stosuje, ponieważ spoiwa bezołowiowe są bardziej kruche i trochę trudniejsze do lutowania. A raczej konstruując nasze własne układy, nie obowiązują nas żadne obostrzenia, jeżeli chodzi o metale ciężkie. Więc w większości w hobbystyce stosuje się takie spoiwo ołowiowe. Ponieważ ono zawiera ołów, no to należy też zachować zasady higieny. To znaczy, po zakończeniu lutowania trzeba je umyć ręce. Nie należy jeść ani pić w takim warsztacie. Należy je trzymać z dala od małych dzieci, zwierząt i innych
rzeczy, które mogą spróbować je na przykład zjeść. Oprócz szpulek spoiwo może też być sprzedawane we fiolkach. A to raczej w mniejszych porcjach. Fiolka takiego spoiwa na przykład wygląda w ten sposób. W przypadku takiej po prostu trzeba ten drucik wyciągnąć, ona się odwija ze sprężyny i jest w wygodniejszy sposób przechowywane. Te fiolki są mniejsze niż szpulki. Ta szpulka ma 250 gramów, a ta ma 100 gramów. Raczej do lutowania drobnych rzeczy lepsza jest szpulka cieńsza, czyli 0,25 mm. Oprócz spoiwa lutowniczego można mieć także w arsenale chemii lutowniczej topnik. To zależnie od typu. Musi być to topnik elektroniczny, podobnie w przeciwieństwie do na przykład topników używanych przy spawaniu. Ponieważ on ma inny skład chemiczny, który nie szkodzi elementom, można go dostać w takich większych opakowaniach. O, tutaj jest topnik innego typu. Ważne jest, żeby topnik był opisany jako no clean. Wtedy nie trzeba po... Niektóre topniki po prostu są żrące przy dłuższym czasie dla elektroniki, więc po lutowaniu takimi topnikami należy wrzucić płytkę do kąpieli ultradźwiękowej, gdzie taki topnik jest zmyty. W przypadku topnika no clean on może zostać i nie będzie to szkodzić. Poza tym przy lutowaniu warto mieć jakiś słaby, znaczy jakiś sposób, żeby wymyć, odtłuścić te układy. W tym przypadku mam po prostu taką butelkę alkoholu izopropylowego, to jest alkohol medyczny. Może być również spirytus. Oczywiście należy zachować zasady bezpieczeństwa przy używaniu tych chemikaliów, tak, stosować się do ostrzeżeń na opakowaniach. Dobrze. Lutowanie przebiega w teoretycznie dość prosty sposób, w praktyce trzeba mieć trochę wprawy. Warto, jeżeli mamy taką szpulkę albo fiolkę, sobie odciąć kawałek tego spoiwa, po prostu dotykając go lutownicą, ono się rozetnie, wtedy możemy tą szpulkę sobie odłożyć. I mechanizm lutowania jest dosyć prosty. To znaczy, musimy najpierw ogrzać i pin, i pole lutownicze, które będziemy lutować. Następnie dotknąć to połączenie spoiwem, stopić trochę tego spoiwa i zabrać grot lutownicy i spoiwo, zostawiając to roztopione spoiwo lutownicze w tym miejscu, gdzie ono ma zostać. Tak jak mówiłem o topniku wcześniej, spoiwo lutownicze ma dosyć charakterystyczne, jest w dotyku. Można je poznać od innych drucików, jest... Łamie się w dość charakterystyczny sposób. W przeciwieństwie do innych metalowych drutów, dlatego że ono w środku zawiera właśnie topnik. W środku tego drutu jest, oprócz tego stopu spoiwa, jest topnik, który zapobiega na przykład utlenianiu się takiego gorącego metalu. Dlatego lutownica też nie może być za gorąca, żeby ten topnik za szybko nie wyparował. Czyli tak jak mówiłem, najpierw zaczynamy lutowanie najlepiej od czterech pinów na rogach naszej płytki. Tak, dotykamy pola i pinu lutowniczego, mając się na uwadze, że lutownica jest gorąca, więc trzymamy za kolbę w miejscu, gdzie jest do tego przeznaczona. Dotykamy spoiwem.
po pewnej drobnej chwili zabieramy i jak widać powstał bardzo ładny lód. Tak wykonany lód powinien być, po pierwsze, powinien mieć stożkowaty kształt. Jeżeli jest obły, to znaczy, że albo jest za dużo cyny, albo źle związał z polem lutowniczym, to znaczy nie ogrzaliśmy tego pola odpowiednio. Powinien mieć błyszczący kolor. To oznacza, że nie utleniła się ta cyna, że związała odpowiednio. Jeżeli nasz lód jest chropowaty i nie jest błyszczący, to oznacza, że mamy tak do czynienia z tak zwanym zimnym lutem, gdzie spoiwo lutownicze się utleniło zanim związało. Taki lód należy usunąć. W jaki sposób też powiem za chwilę. I spróbować jeszcze raz. To wymaga trochę wprawy, więc zróbmy następny. Tutaj już ten róg został zlutowany. W takim razie zlutujemy sobie ten pin. Jeszcze raz dotykamy do padu i pinu, żeby oba ogrzać. Dotykamy i małą ilość spoiwa wprowadzamy tutaj do tego połączenia. Zabieramy. To się powinno zlutować. No tutaj być może trochę więcej możemy dać, więc ogrzejemy sobie ten lód jeszcze raz i podamy trochę więcej tego spoiwa. To może wyglądać dość strasznie, dlaczego ja tak blisko trzymam to spoiwo. Natomiast ono, zanim się zdąży rozgrzać i ta temperatura po nim przejść do moich palców, to się roztopi, więc można je trzymać w taki sposób, aby było wygodnie. Oczywiście niezbyt krótko, nie tak. To jest zdecydowanie za krótko. Można się oparzyć w palce. Taka odległość jest mniej więcej dobra. To jest około 2-3 cm. Podobnie zlutujemy sobie ten pin teraz, czyli dotykamy grotem lutownicy i do pinu, i do padu, żeby jeden i drugi ogrzać. Teraz podajemy trochę więcej spoiwa i zabieramy jedno i drugie. Powinien nam się utworzyć dość ładny lód. Został nam ten ostatni pad na brzegu. Podobnie ogrzewamy jeden i drugi. O, tu coś słabiej, nie chce się ogrzać. Może z drugiej strony. Spróbujemy. Ile powinny wystać piny z płytki? Listwy kołkowe mają ten plastikowy ogranicznik i on jest raczej w dobrej pozycji. O co mi chodzi? Chodzi mi dokładnie o ten plastikowy ogranicznik na listwach kołkowych. To jest podwójna listwa. Ona w taki sam sposób ma taki sam sposób ma taki ten plastikowy ogranicznik. Tam, gdzie są te krótsze piny, wkładamy naszą płytkę, natomiast dłuższe piny będą szły do naszej płytki stykowej. Tak, to jest odpowiedni moment, żeby się spytać o temperaturę. Mówiłem między 300 a 350 stopni Celsjusza ustawiona. Jeżeli będą jakieś trudności, to trzeba ją trochę zmniejszyć lub zwiększyć. Jeżeli cyna nie chce się topić, to znaczy, że nasz pomiar temperatury w lutownicy jest trochę rozjechany z rzeczywistością, więc tak, jeżeli cyna nie chce się topić, to trzeba ją trochę zwiększyć. Natomiast jeżeli za dużo paruje, za dużo dymi z cyny, to znaczy, że topnik się za szybko paruje i trzeba to zmniejszyć. Jeżeli ktoś ma nową lutownicę i pierwszy raz ją uruchamia, to bardzo możliwe, że z niej zacznie wylatywać nieco dymu z grotu albo z tego metalowego elementu grzejnego. I jeżeli nie jest to duża ilość, to jest to normalne i nie ma się czym stresować. Po prostu to są elementy grzejne o dość dużej temperaturze, więc jakieś resztki olejów albo innych substancji używanych przy produkcji mogą na nich zostać i przy pierwszym uruchomieniu może troszeczkę dymu wylecieć. Oczywiście to powinna być dość mała ilość. Nie tak, że nagle cały pokój jest w siwym dymie, bo jeżeli tak jest, to jest niedobrze. Dobra, wracamy do lutowania. Zostało nam cała reszta tych pinów nam została, więc teraz
Dokończymy je lutować. Ok. Czyli jeszcze raz dotykamy tego pinu. Ogrzewamy. Przykładamy spoiwo i zabieramy. Nie warto też długo trzymać, dlatego że no może w przypadku takiej lutownicy ze sterowaniem temperaturą to nie jest problem. Ale w przypadku lutownic bez sterowania, jeżeli ktoś takiej używa, no to można przegrzać płytkę. Wtedy dochodzi do rozwarstwienia się laminatu, z którego ta płytka jest zrobiona i no mogą się uszkodzić ścieżki. Więc jest to raczej niepożądane. Taki laminat ma kolor trochę bardziej spalony, może być trochę grubszy w tym miejscu. Nie jest to dobry znak, znaczy, że za długo przytrzymaliśmy albo mamy za gorącą lutownicę. Znowu dotykamy, ogrzewamy spoiwo i gotowe. Ta cyna powinna rozpłynąć się wokół całego pinu, żeby objąć go ze wszystkich stron. W ten sposób będziemy mieli lód, który dobrze przewodzi elektrycznie i ma dobre właściwości mechaniczne, ponieważ te piny wszystkie będą wkładane i wyjmowane w płytkę, więc trochę siły do tego potrzeba. One nie mogą się urwać. Tutaj troszkę za mało. Lód powinien mieć kształt stożka, który swoją podstawą obejmuje całe pole lutownicze, czyli ten odsłonięty metal, który jest niezasłonięty maską, tak zwaną solder maską. Solder maska to jest ta kolorowa powierzchnia na płytce. Co w przypadku, kiedy cyna rozleje się na zapiny? To jest bardzo dobre pytanie i możemy to zademonstrować. Jak tylko znajdę, gdzie odłożyłem grubsze spoiwo, ale na cieńszym też się uda. Warto się zaopatrzyć, na przykład jeżeli ktoś ma stojak takiej konstrukcji, to znaczy lutownica oryginalnie wchodzi tutaj, można się zaopatrzyć w drugi stojak, one nie są drogie, a ten sobie przerobić na taki wycior do cyny, do grotta. To jest zwykły druciak stalowy, kuchenny i po prostu za jego pomocą można wyczyścić grot, wkładając go po prostu i zdejmując z niego nadmiar cyny. Może teraz pokażmy, zróbmy sobie taki lód, gdzie się połączyły oba. A na przykład tutaj trochę więcej cyny. Ogrzeję sobie oba, trochę więcej cyny dam i mam taki klops. Tutaj. W tym miejscu mam połączone oba piny. Na grocie mam nadal trochę cyny, więc muszę sobie go wytrzeć o mój druciak i po prostu spróbować za pomocą jego zdjąć trochę tej cyny, to może zabrać kilka prób takich. I po prostu spróbować. Tak, każdy livestream będzie zapisany. I po prostu spróbować sukcesywnie usuwać tą cynę z pomiędzy tych pinów. Jak widać, jest jej coraz mniej i kilka jeszcze takich pociągnięć i one się powinny rozłączyć. Zaraz. O, już się rozłączyły. Teraz możemy bezpośrednio każdy z nich dotknąć nawet i się już ta cyna schowała z powrotem wokół tego pinu. W taki sposób można usunąć takie połączenie. A jeżeli ktoś ma topnik, to można oczywiście tego topnika trochę dodać. Można też zaopatrzyć się w coś takiego.
To jest tak zwana plecionka, którą się używa w dość prosty sposób, ponieważ jak się utnie tą zużytą, to ona zamienia się w taki miedziany sznureczek z bardzo miękkich miedzianych drucików i po prostu można za pomocą niej wciągnąć dodatkową cynę, po prostu dotykając ją do miejsca, z którego chcemy usunąć cynę i ona, jak widać, usuwa nadmiar cyny, po prostu wsiąkając tą cynę w siebie. Te plecionki raczej się przydają do lutowania elementów SMD, ale do usuwania cyny z elementów przewlekanych też. W taki sposób też można usunąć taki nadmiar cyny pomiędzy dwóch pinów taką plecionką. Trzeba pamiętać, że plecionka ma dość dużą bezwładność termiczną, więc może być gorąca. I usunięte. A zużytą plecionkę można uciąć i wyrzucić. Mamy trochę brudną tą płytkę naszą, więc po prostu mam w zwykłej plastikowej strzykawce z takim z rurką termokurczliwą na końcu. Mam po prostu. No, nałożę sobie trochę tego spirytusu, no w tym przypadku izopropanolu, i za pomocą zwykłej. Tak, brązowa substancja to są resztki topnika, można ją zmyć za pomocą szczoteczki zębów, oczywiście oddzielnej, bo. I za pomocą spirytusu. Normalnie ona nie przeszkadza, natomiast jeżeli komuś przeszkadza, to można go usunąć. Warto by też wyjąć płytkę z płytki stykowej. Tak, ona dość dużo siły potrzeba, żeby to zrobić. Można to delikatnie, ale stanowczo wyjąć. Jest to 40 pinów, gdzie każdy z nich jest trzymany przez tą płytkę, więc. A, udało mi się zalutować je krzywo. To jest dość duży problem. Nie zauważyłem tego, to będzie trudno poprawić. Chyba krzywo weszło w płytkę, ale trudno. No cóż, będę musiał je wszystkie rozlutować właśnie za pomocą tego topnika i. Znaczy plecionki i. Wyczyścić po wyczyszczeniu wyglądają tak. A jeżeli chodzi o usuwanie całego lutu, no to jest narzędzie taka ręczna pompka do cyny, która działa w ten sposób, że ma przycisk i po naciśnięciu tego przycisku po prostu tłoczek się cofa pod ciśnieniem, wciągając resztkę cyny. Końcówka jest z teflonu, więc nie ma problemu, jeżeli się dotknie lutownicą tej końcówki. Tak, niestety krzywo mi się udało włożyć piny. Pierwszy raz takie coś widzę. Ale możemy od razu pokazać, jak się wylutowuje, jeżeli takie narzędzie ktoś ma. No też nie jest drogie, około 15 zł kosztuje w każdym sklepie. Ogrzewamy lód. I po jakimś czasie jest usunięty. Dziurki usunięte. Tak. Jednym z mankamentów tego narzędzia jest to, że ta cyna, która jest usuwana, niestety rozpada się na drobne kawałki, które lubią z niej wypaść, więc warto mieć jakiś rodzaj śmietniczki. Do tego celu. Ponieważ bardzo trudno się je potem sprząta. Tak, i w podobny sposób będę musiał to usunąć każdy z tych lutów, niestety, i poprawić. Dlatego tak trudno wychodziła z płytki. Po prostu przyciskamy przycisk, tłoczek się cofa, lód znika. Trzeba po lutowaniu umyć ręce.